Witajcie, to Ossie z Kości Szybka Wrzutka. Dziś pograliśmy sobie w Destinies od Lucky Duck Games. Świetny Ameritraszek, pełen figurek, kodów QR, a co za tym idzie też mamy do tego aplikację. Wszystko to świetnie ze sobą współgra. Gierka, w której to wcielamy się w różne postacie. Ja tu dla przykładu w pierwszej przygodzie byłem łowczym. No nie będę tu zdradzał historyjki, bo to musicie sobie sami odkryć. Ale jak to często gęsto bywa, oczywiście walka ze złem. To, co odróżnia tę gierkę od wielu innych, jest to, że każdy z nas ma tu swoje własne ścieżki. Mamy zawsze dwie. Opowiadamy się, po której stronie chcemy stanąć, czy chcemy być bardziej tymi dobrymi, czy może bardziej tymi złymi, choć oczywiście nic tu nie jest tak do końca czarno-białe. W każdym razie zaczynamy gdzieś od startowego kafelka, ustawiamy swoje postacie. Wszystko pięknie oczywiście nam tłumaczy aplikacja. Ustawiamy pierwszych NPC-ów, no i zaczynamy naszą grę. Mamy planszetkę, mamy zdolności takie magiczne, inteligencję, zręczność, siłę. Mamy wreszcie znaczniki, na których ustawiamy też, oczywiście według tego co nam powie aplikacja, swoje statystyki. Do tego mamy dwie podstawowe kości do rzucania, a także dodatkowe kości wysiłku, które możemy dorzucać do puli. Co rundę zawsze nam się jedna taka odnawia. Także te są zawsze, te w zależności ile ich mamy, a jeśli zużyjemy, no to tak jak mówiłem, co rundę nam się będzie jedna odnawiać. No ale oczywiście podczas przygody zdarzy się, że albo będziemy tracić, albo zyskiwać. Będziemy też dostawać sobie goldzika po to, żeby móc sobie później kupować też przedmioty, jeśli znajdziemy odpowiednich kupców. W swojej turze robimy bardzo prostą rzecz. Możemy poruszyć się od jednego do dwóch pól i albo to odkryć nową mapę, bo oczywiście oprócz punktu startowego reszta jest zakryta, spowita taką mgłą, coś jak w gierkach komputerowych. W każdym razie, jak jeśli wkroczymy, odsłaniamy, no to aplikacja nam mówi, co się dzieje, co odkryliśmy, co zobaczyliśmy, jakie ewentualne postacie się pojawiły. Jeśli pojawiły się jakieś lokacje, to oznaczamy je dodatkowymi tutaj znacznikami. Dokładamy właśnie NPC-y, jeśli jakieś by się miały pojawić. No i dalej możemy już właśnie owe postacie odwiedzać, rozmawiać z nimi, dopytywać o nasze przeznaczenie, pomagać im, no robić różne rzeczy, które to zazwyczaj w takich typowych RPG-ach się wykonuje. No gierka wygląda tu naprawdę rewelacyjnie. Figurki, jak widzicie, mnóstwo. Fajne, że są w takiej małej skali, dzięki czemu największa figurka no, robi naprawdę kolosalne wrażenie. My oczywiście do niej jeszcze nie dotarliśmy, jesteśmy dopiero po pierwszej przygodzie, ale już wiemy, że na pewno będziemy chcieli rozgrywać kolejne, tym bardziej, że jest tu naprawdę sporo rzeczy, samych kart map, czy kart jakichś przedmiotów, które możemy dostać, postaci, w które możemy się wcielić, no tego jest naprawdę sporo. Do tego całkiem przyjemny właśnie system walki, czy wykonywania tak naprawdę tych testów, gdzie mamy tu swój tor umiejętności. Rzucamy kostkami, sprawdzamy sumę, odpowiednią wartość, odpowiedni tor i tyle, ile mamy tam kropeczek, tyle mamy sukcesów. Te kosteczki też dodajemy, ale jeśli wypadnie na nich nam sukces automatyczny, dokładamy kolejny sukces. To oczywiście wbijamy w naszą aplikację i w zależności ile danych punktów żeśmy zdobyli, to takie rzeczy będą się działy, więc albo coś dostaniemy, zostaniemy wynagrodzeni, albo wręcz przeciwnie, dostaniemy po tyłku, chociaż wtedy często dostajemy taki znacznik doświadczenia, bo mimo wszystko jakieś doświadczenie żeśmy zdobyli, a ten znowuż możemy wymienić na tu doświadczenie. Także przyjemna, prosta i przede wszystkim wciągająca. Także jeśli będziecie chcieli spróbować Destinies, to szczególnie polecamy. Tym bardziej chyba w solo, bo w 3 osoby no niestety już lekki downtime jest. No ale fajnie się poznaje każdą historię wszystkich bohaterów. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.